Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 228. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Jak wiemy, zdrowie to podstawa, dlatego u mnie w podcaście regularnie pojawiają się specjalistyczne odcinki o tematyce medyczno-dietetycznej, a dzisiaj przyjrzymy się zjawisku endometriozy. Coraz więcej kobiet otrzymuje taką właśnie diagnozę, a nadal wydaje mi się, że niewiele o tym schorzeniu wiemy. Objawia się ono przede wszystkim ogromnymi bólami podczas menstruacji, ale nie tylko, i towarzyszą mu też między innymi problemy z układem trawiennym czy przewlekłe uczucie osłabienia. Zaprosiłam do siebie po raz kolejny doktor nauk o zdrowiu dietetyczkę Hanię Stolińską, aby wypytać ją o przyczyny, objawy i sposoby leczenia endometriozy. Okazuje się, że operacja i leki to nie jedyne rozwiązania, a odpowiednio poprowadzona dieta może okazać się ogromnym wsparciem i ulgą w chorobie. Porozmawiamy o tym, co jeść, czego unikać i jak komponować posiłki, aby zniwelować objawy i wesprzeć nasz organizm. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z dr Hanią Stolińską. Cześć Haniu. Cześć kochana, dziękuję za zaproszenie po raz kolejny. Bardzo jest mi miło, po raz kolejny. U nas są zawsze poważne tematy, ale wierzę w to, że opowiemy o tym w jakiś, nie wiem, pełen nadziei sposób, bo co prawda o chorobach, ale zacznę może od takiej refleksji, bo też sobie myślałam o tym, w pewnej takiej cykliczności spotykam się z różnymi ekspertami, żeby rozmawiać o przeróżnych nowych, nienowych zjawiskach, chorobach i mam wrażenie, że raz na jakiś czas właśnie pojawia się taka nowa rzecz, nowe schorzenie. Mm-hmm. I najpierw nikt o tym nie słyszał, a potem się okazuje, że prawie wszyscy na to chorują. Tak, na przykład zespół jelita wrażliwego, choroba tak. Hashimoto, niedoczynność tarczycy, non-stop coś, tak? Insulinooporność. Tak, właśnie wymieniłaś wszystkie te, które miałam zapisane i przyszły mi do głowy właśnie w pierwszej chwili, że to są takie fale i zastanawiam się, czy to tak jest, że te choroby zaczynają być bardziej powszechne, czy po prostu my je jakoś lepiej diagnozujemy? Czy te same osoby, na przykład, które chorują na insulinooporność, też mają te pozostałe? Czy to jest jakaś grupa ludzi bardziej podatnych na te wszystkie schorzenia? Zastanawiałaś się nad tym właśnie, jak to działa? Wydaje mi się, że faktycznie jakby lepiej jest diagnozą tych wszystkich schorzeń. Zaczynamy trochę bardziej patrzeć w głąb naszego organizmu i wiesz, na przykład przy insulinooporności i chorobie Hashimoto i jelitach i wszystkim zmęczeń, problemy ze snem, zaburzenia koncentracji. No to są jakby objawy, które mogą dotyczyć tak naprawdę każdej jednostki chorobowej, ale po prostu też zmęczenia pogodą czy nadmiarem pracy, czy obowiązków. Także zwykle nie wiązaliśmy żadnych takich mocnych objawów z daną jednostką chorobową, ale populacja czuje się tak źle, że zaczynamy szukać tych schorzeń i faktycznie zaczynamy się badać, bo jest to bardziej dostępne i znajdujemy właśnie te schorzenia, ale druga sprawa jest taka, dlaczego te wszystkie problemy stają się tak naprawdę chorobami cywilizacyjnymi, no bo my po prostu o siebie nie dbamy, my źle odżywiamy, nie jesteśmy aktywni fizycznie, mimo wszystko jakby gdzieś tam mówi się o tym zdrowym stylu życia, to jest takie modne teraz, wiesz, ale teoria przełożona na praktykę to jest w ogóle zero w naszym kraju. Też użyłaś stwierdzenia, które miałam w głowie, czyli to, że te schorzenia stają się chorobami
cywilizacyjnymi i to bardzo szybko, ich jest coraz więcej. Mm-hmm. Bo teraz wiesz, wszyscy mają cholesterol podwyższony, tak. Wszyscy mają jakieś, nie wiem, takie rzeczy podstawowe, nawet które kiedyś były. Dokładnie, takie podstawowe rzeczy. Natomiast problemy z tarczycą biorą się głównie ze stylu życia. Insulinooporność bierze się ze stylu życia, bo my mamy insulinooporność i cukrzycę z otyłości, a nie odwrotnie, a coraz więcej Polaków jednak ma nadmierną masę ciała. No i tak samo endometrioza, tak? Jest jakby czynnikiem genetycznym, o czym za chwilę będziemy mówić, ale chorobą genetyczną, ale w większości przypadków również wynika ze złego stylu życia. Powiedziałaś, że my o siebie nie dbamy i też odnoszę wrażenie, że trochę mamy teraz taką zmianę pokoleniową, że tak jak rozmawiałyśmy przed nagraniem, ja porównuję to, jak wygląda podejście do zdrowia na przykład w pokoleniu moich dziadków, czy jeszcze w pokoleniu rodziców, gdzie my bardzo dużo władzy oddajemy lekarzom i lekom. Mm-hmm. I przez wiele, wiele lat nikt nie utożsamiał tego, że my jako ludzie w codziennych wyborach możemy mieć wpływ na to, że nie zachorujemy na jakąś chorobę albo że objawy jakiegoś schorzenia będą mniejsze. I teraz zaczyna się nas edukować, że moment, jakby leki to jest jakaś tam ostateczność. Oczywiście też są ważne i te wszystkie konwencjonalne metody są niezbędne. No jasne, trzeba podejść do wszystkiego. Ale nam nagle mówią, że trzeba wkładać własną pracę i super, że mamy wpływ, ale to bez wysiłku nam nie wyjdzie. Noż oczywiście, że tak, ludzie chcą efektu wow, tu i teraz. W każdym aspekcie naszego życia. Czy przychodzi do mnie pacjent, że chce schudnąć, no to on chce schudnąć w tydzień, tak? Jeżeli się okazuje, że musi coś z siebie dać, wiesz, no zwykle jest tak, że ta w ogóle chęć zmiany wyrzuca w naszym mózgu tak ogromną dopaminę, że widzę to podekscytowanie na pierwszej wizycie. Tak, zmienię swoje życie, będę jeść dobrze, będzie super, w ogóle rewelacja, ale często jest tak, że ten pacjent się nie pojawia na drugiej wizycie, albo pisze do mnie, nie udało mi się nic zrobić, przyjdę za miesiąc, albo no dziękuję, tak? Okay. Ale to nie na tym polega. Kiedy okazuje się, że coś musimy z siebie dać, ta dopamina już się nie wydziela. Już zaczynają być problemy, bo musimy na to poświęcić czas, musimy się nad czymś zastanowić, wiesz, chociażby przygotować posiłki, je zaplanować, to jest wszystko bardzo trudne, a ludzie szukają, nasz mózg szuka czegoś takiego, żeby po prostu wszystko obejść, ale była droga na skróty. I pokolenie naszych rodziców, naszych dziadków, ale również i nasze pokolenie, dużo jest takich osób u mnie w gabinecie, no jednak idą po te leki na pierwszy rzut, bo to jest faktycznie droga na skróty, chociażby mówiąc o no, tej insulinooporności, tak? Bo to jakby kluczową rzeczą jest zmienienie nawyków zdrowotnych i żadnych leków na początku nie trzeba brać. Później ewentualnie, jeżeli to jest za mało, ten nasz styl życia. Ale większość ludzi teraz, nawet i lekarzy, przypisuje leki na insulinooporność czy na inne schorzenia na otyłość. Okay. Tak, bo po nich się chce jeść mniej, jest mniejszy apetyt, szybciej spala się węglowodany i to jest taka droga na skróty. Niech to nie będzie inspiracja dla nikogo. Absolutnie, absolutnie. Ale powiedziałaś właśnie, że przychodzą do ciebie pacjenci tacy zmobilizowani, nadopaminowani i to jest trochę taki mechanizm, że wszystkie ręce na pokład, tak. Mamy mało czasu, damy radę i potem będzie załatwiona sprawa do końca życia, a potem się okazuje, że niestety to jest praca, która będzie nam towarzyszyć właśnie do końca życia, że to odwrotnie, nie zrobić tego do przodu. Jakby. Tak, wiele osób sobie zdaje sprawę już, całe szczęście, że to wymaga zmiany nawyków i poświęcenia, ale długoterminowo po prostu jest to bardzo przyjemne, bo dbanie o siebie jest mega przyjemne. Ale te początki są naprawdę trudne i trzeba w tym momencie człowieka bardzo wspierać, szczególnie jeżeli no, dane schorzenie jest utrudniające życie, no bo zazwyczaj tak jest. A ty powiedz mi jeszcze słowem wstępu w takim razie, co z twojego doświadczenia najbardziej działa na pacjentów? Jaka właśnie motywacja, jakie zachęcenie? To, że jest ta obietnica, że nie będziemy odczuwać dyskomfortu i bólu? Czy jest jakiś taki trik, który stosujesz, że to nas mobilizuje, żeby jednak wprowadzać te zmiany i tak całościowo właśnie o siebie dbać? Znaczy to jakby każdy pacjent jest indywidualny i ma swoją motywację. Już rzadko się zdarza tak, że nie wiem, mam wesele za 2 tygodnie, muszę schudnąć 5 kilo. No już ja z takimi ludźmi raczej nie pracuję. Natomiast to, że faktycznie mniej będzie bolało, będzie więcej energii, będzie lepsza jakość życia,
To jest ważne. To jest najlepsza motywacja. Z tym, że jak ja się spotykam z pacjentem drugi, trzeci, czwarty raz, widzimy się już na bieżąco, to nie jest moim pytaniem, jak tam sytuacja na wadze, tylko co pani, pan zauważyła w zmianie w swoim organizmie, w swojej jakości właśnie życia. I zwykle jest tak, że pacjent mówi, a no kiepsko się czuję, nic się nie udało zrobić, a jak się pytam, a jak ze snem, a jak z koncentracją, a jak z ochotą w ogóle do życia, jak z ochotą na słodkie, jak z trawienie, no to się okazuje, że wiesz, że jednak są zmiany, powolne, bo powolne, ale trzeba człowiekowi zwrócić uwagę na takie drobnostki. Tak, te małe kroczki. Te małe kroczki, żebyśmy sobie ustawiali mały cel i dążyli później do większego przez te małe kroki. I zawsze proszę pacjenta też, żeby powiedział mi, co się udało zrobić. A nie, że zaczynamy od tego, że nic mu się nie udało, bo zawsze coś się uda zrobić. I to nie jest tak, że pacjent do mnie przychodzi, no dobrze, ale ja zacznę za 2 tygodnie, bo jadę na urlop. Nie. Na urlopie też już nie będzie idealnie. Ja nigdy nie chcę, żeby było idealnie, bo u mnie perfekcji nie ma w gabinecie. Bo perfekcja jest destrukcyjna. Ale już, żebyś na tych wakacjach zwrócił uwagę, żeby na przykład nie brać frytek do obiadu. Tak? I to już będzie ogromny sukces. I śniadanie i kolacji. Dokładnie. I to już będzie ogromny sukces. To już będzie początek twoich zmian. Tak, ale też właśnie fajnie, że powiedziałaś, że pytasz o ten komfort życia, o te małe zmiany, bo my często właśnie przychodzimy, mówię my, ale tak człowiek przychodzi na przykład do dietetyka i chce osiągnąć rezultaty, które widać na zewnątrz, a zapomina, że przecież to jemu ma być dobrze. Tak. A kiedy nam jest miło i mamy więcej energii, albo właśnie mamy dobre trawienie, więc przez to, nie wiem, czujemy się lżej i też bardziej właśnie może, nie wiem, zainspirowani czy tam zmotywowani, to będziemy chętniej gotowali sobie zdrowy posiłek. Mamy więcej zasobów, że my nie łączymy tego, że ten nasz komfort jest początkiem tych cudownych, pozytywnych efektów, które potem tam z czasem też będą się manifestowały, jasne, nie wiem, chociażby w naszym wyglądzie czy w wadze, ale to może w procesie też pracy z tobą schodzi na drugi plan, bo my odkrywamy, że to jest tak naprawdę jakiś tam skutek uboczny. No wiesz, i często jest tak, że widzę na przykład te dzienniczki żywieniowe, bo u mnie pacjent musi prowadzić dzienniczek, bo osoby, które prowadzą dzienniczki naukowo, to jest udowodnione, mają 80% większe sukcesy w zmianie nawyków żywieniowych. I widzę, wiesz, codziennie owsianka leci, w ogóle taka, wiesz, monotonia, ale ja na to nie zwracam uwagi na samym początku. Ja mogę pocisnąć o fajne rzeczy w kuchni ludzi później. Tak. Ale na początku, jeżeli on lubi tą owsiankę, ale chociaż wymieni sobie orzeszka włoskiego na laskowego czasem, to już jest dla mnie ogromny sukces u tego człowieka. I nie oczekujmy od siebie nie wiadomo czego w tej kuchni. Także no, może być ta monotonia, byle były to fajne, zdrowe rzeczy i sprawiało nam to przyjemność. Też z czasem, jak się tego nauczymy, to będziemy chcieli sobie to urozmaicać i to będzie takie automatyczne, nie? Automatycznie, czasami pamiętasz, dostajesz pytania o to, jak komponujesz swoje posiłki, że one są takie zróżnicowane. No to jest wprawa, przecież to nie jest tak, że bierzesz codziennie książkę i zastanawiasz się, co z czym no pasuje. No jasne, no mamy masę tych książek kulinarnych, a kto z nas codziennie je otwiera i coś wybiera nowego? No rzadkość. A można na przykład kupić twoje i już mieć całą szafkę zapełnioną w róże. Tak. Chociaż później cisnę pacjentów po takich, wiesz, paru miesiącach, że w tym tygodniu proszę wybrać 2 przepisy na, nie wiem, na jakąś nową pastę czy nową sałatkę i je zrealizować. I wiesz, i tak się zaczyna, no trochę mimo wszystko w pracy ze mną trzeba, jakiś kompromis musi być, więc trochę muszę pocisnąć tą osobę w danej sytuacji. Ale też już na początku na przykład nie liczymy w ogóle kalorii, ale przychodzi taki moment, kiedy widzę, że coś idzie nie tak i proszę tego pacjenta, na 3 dni proszę apkę sobie ściągnąć do liczenia kalorii i zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda. Ale na samym początku absolutnie tego nie robię. Więc jakby też z każdym pacjentem jest zupełnie inna praca. Ale też podoba mi się, że mówisz o tym, że tak nastawiasz się na edukowanie, żeby ta osoba nie podążała po prostu za twoimi rekomendacjami, tylko żeby też zrozumiała, jak to działa. Też jest tak, wiesz, jak na przykład jest ten dzienniczek, to przychodzi taki moment, że proszę pacjenta, żeby on przed przyjściem do mnie zaznaczył swoje własne błędy. Bo on nie pisze tego dzienniczka dla mnie, tylko dla siebie. I sam powinien wiedzieć, co robi źle. Więc to też jest, no, takie zadania bojowe u moich pacjentów występują często. Ale mówisz o tym, że mamy wpływ, że możemy zmieniać różne nawyki na różnych płaszczyznach i super, ale też wspomniałaś, że endometrioza, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, jest uwarunkowana genetycznie. No więc
Czy to oznacza, że my tutaj już nie mamy wpływu i to jest jakieś schorzenie, które po prostu nam się przytrafia i padło na ciebie czy na mnie? Skąd ona się bierze? W ogóle co to jest? Endometrioza to są takie nacieki w naszej tej nacieki endometrium na inne narządy wewnętrzne, przerost po prostu tego endometrium. I nacieki endometrialne mogą być w całym organizmie, mogą być nawet w oku, wiesz? Ale najczęściej mimo wszystko pada na jelita, bo to jest najkrótsza droga. Więc osoby z endometriozą bardzo często mają problemy jelitowe. Ale przyczyną endometriozy no przede wszystkim są geny, ale też i niewłaściwa dieta, zanieczyszczenia powietrza, dioksyny w naszym pożywieniu, co bardzo wiąże się później z dietą. Także stres. O, to jest... Ekstra. Dokładnie. No jakby wszyscy stres... mamy zagrożenie. Wszyscy mamy zagrożenie, tak. Wszystkie kobiety, mężczyźni nie. Ale to też, jeżeli chodzi o mężczyzn, to też jest fajne, bo często mężowie się do mnie odzywają, że żona cierpi i trzeba coś z tym zrobić. Bo wiesz, jak kobieta ma okres, to facet też ma okres, tak? Jak jest źle, to facet też to bardzo mocno odczuwa. Więc mężowie, partnerzy kobiet z endometriozą są bardzo świadomi, jeżeli chodzi o tą chorobę, bo po prostu jest straszna, tak? To jest ogromny ból. No właśnie, jak to się objawia? Podczas miesiączki po prostu masz takie bóle, jakbyś rodziła. I niestety, ale jest tak, było tak kiedyś, teraz może przy świadomości endometriozy już jest lepiej, że kobiety trafiały na pierwszą pomoc, karetki były wzywane i po prostu była mowa, no pani ma okres, to musi boleć. Super. Tak. Zazwyczaj tak słyszę od pacjentek, że taka jest reakcja. Że to jest normalne. Tak. I po wielu, wielu latach po prostu ten ból jest tak okropny, że one podejmują, szukają, co się dzieje, tak? Pojawiają się już świadomi lekarze, którzy wiedzą, co to jest endometrioza i wykonują badania. Natomiast, no, jeżeli chodzi o leczenie endometriozy, no to niestety, ale to są grube tysiące, jeżeli musisz zrobić operację, bo nie ma tego na NFZ w tym momencie, więc musisz być naprawdę majętną osobą, żeby się dobrze wyleczyć z endometriozy. Ale powiedziałaś, że po latach, czy to oznacza, że niejednokrotnie taka kobieta po prostu latami znosi to miesiąc w miesiąc? Tak, ale dodatkowo też wychodzi często endometrioza, kiedy kobieta chce zajść w ciążę, bo to jest jedna z przyczyn problemów zajścia w ciążę. Okej, i wtedy to się nasila, że jakby z miesiąca na miesiąc jest coraz gorzej, czy to jest jakiś stały poziom to jest bólu zwykle, i po prostu zwykle, to się ciągnie, aż zaczniemy coś z tym robić. To jest zwykle stały poziom bólu. Ale są też kobiety, które nie czują tego bólu, a jest endometrioza, a mają po prostu problemy z zajściem w ciążę. Ale jednak 99% kobiet to są ogromne bóle. A czy są jeszcze jakieś inne objawy, oprócz takiego stricte bólu okołomiesiączkowego? Objawy związane z takimi właśnie tymi naciekami na różne narządy. I no właśnie przede wszystkim objawy żołądkowo-jelitowe. Takie, wiesz, kobiety szukają, czy mają SIBO, czy mają po prostu zespół jelita nadwrażliwego. Często jelita wymagają resekcji, tak jakby wycięcia tam wszystkiego, wyczyszczenia. No i to jest naprawdę poważna jednostka chorobowa. I powiem ci, jeżeli chodzi o moją książkę, ja w ogóle jakby mało się interesowałam endometriozą, bo mnie nikt na studia nie uczył, że w ogóle jest taka jednostka chorobowa, a o diecie to już w ogóle zapomnijmy, tak? Ale zaczęły do mnie trafiać kobiety z endometriozą i zaciekawiłam się tym tematem. Całe szczęście moje wydawnictwo Zwierciadło, któremu dziękuję, którzy są otwarci na wszystkie moje dziwne rzeczy, dziwne propozycje tematyczne. Zaufali mi, że to jest dobry pomysł i książka wyszła już w tamtym roku, natomiast miała wyjść 2 lata temu, ale ja coś tam zmieniałam też wydawnictwo, coś tam nie wychodziło, ale w sumie bardzo się cieszę, że tak wyszło, bo kiedy zaczęłam pisać tą książkę, było bardzo mało jeszcze badań naukowych na ten temat, a już po roku po prostu zrobiło się boom. Kiedy wydałam tą książkę, wzrosło zainteresowanie, bardzo się tym cieszyłam, bo też chodziłam i do mediów i pokazywałam ten problem. Powstała też jeszcze inna książka innej dietetyczki, więc zaczęło się mówić o diecie w endometriozie. Zaczęły się ujawniać osoby. TVN24 zrobiło też Magda Łucjan, wspaniała reporterka, bardzo ją cenię, reportaż na ten temat i wybuchł
temat endometriozy, więc cieszę się, że ta książka powstała trochę później, bo już mogłam po prostu więcej mieć doświadczenia zarówno z pacjentkami, jak i po prostu badań naukowych, a jakby na tym bazuję w swoich książkach. I powiem Ci, że to jest ogromna satysfakcja, jak przychodzi do mnie kobieta z endometriozą, bo ja wiem, że ta dieta to będzie strzał w dziesiątkę i na pewno będzie lepiej. No właśnie, to zanim Cię zapytam o dietę, powiedziałaś o bardzo kosztownych operacjach, czyli jakby w pierwszym, nie wiem, pierwszą reakcją lekarzy, jeżeli widzą kobietę i już ona dostanie tę diagnozę, że ma endometriozę, to jest skierowanie ją na usunięcie tych nacieków, dobrze mówię? Nacieków, tak. Wiesz, to wszystko zależy od stopnia zaawansowania endometriozy, ale jednak większość kobiet wymaga leków, tak, hormonów przez całe życie, żeby te hormony gdzieś tam nie szalały i żeby nacieki się nie robiły, no ale większość kobiet, jak już ma zaawansowaną endometriozę, tam drugiego, trzeciego, czwartego stopnia, no to wymaga operacji. No ale w kontrze do tego mówisz, że można zadbać o to dietą. Czy to oznacza, że my dietą jesteśmy w stanie cofnąć to, co się wydarzyło, czy bardziej załagodzić po prostu ten stan? Możemy załagodzić. Niestety jakby dieta już nie jest lekarstwem na wszystko, tylko musimy działać interdyscyplinarnie i o tym też sobie już powiemy, takie pozażywieniowe rzeczy. Natomiast dietą przede wszystkim przynosimy sobie ulgę. Widzę u pacjentek, że nie mają takich... Te bóle po prostu, wiesz, ja dostaję SMS-a, wiadomość, że pierwszy raz nie wzięłam ketonalu, tak? Jak miałam okres, odkąd stosuję dietę. I to jest po prostu, to tak uskrzydla i daje energię, że naprawdę są schorzenia, że wiem, że pacjent musi mocno pracować i nie wiem, czy to przyniesie efekt, a są schorzenia, chociażby endometrioza, czy na przykład choroby stawów, że wiem, że to po prostu pacjent przyjdzie za miesiąc, dwa, trzy i będzie innym człowiekiem. No to w takim razie powiedz nam, jakie są najważniejsze takie zasady żywieniowe przy endometriozie? To jest dieta przeciwzapalna. Ja jestem ogromną fanką tej diety. Generalnie nikomu nie zaszkodzi. Właśnie chciałam to powiedzieć, że to jest dieta dla wszystkich. Oczywiście przy endometriozie wymaga trochę większego tutaj rygoru, bo generalnie dieta przeciwzapalna nie do końca wyklucza produkty pochodzenia zwierzęcego, a tutaj założenie jest takie, że jednak jedynym produktem pochodzenia zwierzęcego są ryby. Bo ryby zawierają kwasy omega-3, które mają bardzo silne działanie przeciwzapalne i one są silniejsze z ryb morskich, typu łosoś, tuńczyk, śledź, makrela, halibut, dorsz, niż te kwasy omega-3 z suplementów czy z produktów roślinnych, typu siemię lniane, orzechy włoskie, nasiona chia, olej rzepakowy, nasiona konopne, też coraz bardziej popularne w naszej diecie, szczególnie u osób na dietach roślinnych właśnie. Więc to jest jakby jedyny produkt zwierzęcy. Natomiast bazujemy głównie na roślinach. Najbardziej przeciwzapalne działania mają zielone warzywa liściaste, które tak naprawdę powinniśmy jeść wszyscy, bo mają zupełnie inne działanie, inny skład niż reszta tych innych warzyw. I przynajmniej w dwóch posiłkach dziennie powinniśmy mieć zielone warzywa liściaste, najlepiej w postaci surowej. I to też nie jest łatwe, bo ludzie nie jedzą warzyw. Przed rozmową powiedziałam Ci, że ostatnio nawet teraz szykuję taki wykład dla lekarzy o astmie. I też tam wskazuje się tą dietę przeciwzapalną bardzo korzystnie. Ale tam przeczytałam przy jednym artykule, takim metaanalizie, że ludzie na świecie, tylko 0,4% populacji realizuje dzienne zapotrzebowanie spożycia warzyw i owoców, nie tylko warzyw, ale z owocami miałoby się w sumie wydawać, że ludzie lubią owoce, no bo przecież są słodkie. Tak. A wcale tak dobrze nie jest z tymi owocami. Więc zielone warzywa w dużej ilości, sałaty, rukole, roszponki, szpinak, jarmuż, kapusty, pusta, brukselka, o której się nie pamięta, cykoria, natka pietruszki to jest w ogóle numer jeden diety przeciwzapalnej i mój pacjent musi jeść pół pęczka przynajmniej dziennie, ale też i fioletowe owoce, borówki, jeżyny, maliny, truskawki, jagody, te owoce leśne, to są polifenole, które mają silne działanie przeciwzapalne, generalnie witamina C, która jest tylko i wyłącznie z surowych warzyw i owoców, bo obróbka termiczna ją niweluje nawet w 90%. Też
wiesz, duży nacisk składa mimo wszystko na mrożonki, bo też ostatnio fajne badanie przeczytałam, że osoby, które jedzą mrożonki i tak jedzą, w ogóle nikt ich nie pokona w jedzeniu warzyw, tak? Mhm. Jakby te osoby, które jedzą tylko surowe warzywa, nigdy nie zjedzą tyle, co osoby, które jedzą też mrożonki. A to jest najlepsza metoda przechowywania żywności. Ale chodzi ci o to, że dzięki temu, że mrozimy, to potem finalnie jemy więcej? Dokładnie. Badanie to pokazuje, tak, taki mechanizm. Tak, okay. Tak, zdecydowanie. I nawet widać to już w badaniach i na dzieciach, którym daje się mrożonki. Samemu przygotowuje się, mamy gotują z tych mrożonek, że finalnie jedzą więcej witaminy C, antyoksydantów, niż z tych słoiczków całych. Mm-hmm. Tak, bo okay. Tam jest, wiesz, proces pasteryzacji, mm-hmm, i tak dalej. To też ma ogromne znaczenie. Także bardzo zawsze namawiam kobiety, żeby gotowały same. I ja mam zawsze zawalony, brzydko mówiąc, swój zamrażarnik mrożonkami. Najszybsza rzecz, po prostu, wiesz, wrzucić mrożonkę, soczewicę, kaszę i to takie danie jednogarnkowe. Uwielbiam mrożonki. I mam wrażenie, że one mają teraz więcej nawet wartości niż te surowe warzywa, które kupujemy. No ale surowizna też jest mega istotna. Następnym składnikiem diety przeciwzapalnej są właśnie te kwasy omega-3, które, tak jak powiedziałam, znajdują się w tych rybach morskich, w owocach morza, w wodorostach, też takie troszkę mało popularne produkty jeszcze w Polsce. Natomiast ja codziennie jadam, jestem maniakiem, tak, wodorostów, wakamy po prostu wszędzie, gdzie tylko się da, do gotowania wrzucam. Albo kombu do gotowania strączków, bo one zawierają te substancje wzdymające. Z fasoli chociażby. To na pewno to. Ale i właśnie olej rzepakowy, mało stosowany. No, taki zwykły olej, który kupujemy, jest jak najbardziej w porządku. Mhm. Natomiast my kochamy, Polacy, oliwę. A olej rzepakowy to jest taka, wiesz, nasza oliwa po prostu. Olej lniany na zimno, olej rzepakowy na ciepło. Oliwa z oliwek ma dużo kwasów omega-6, które w nadmiarze, one trochę walczą z tym omega-3, mhm, i niwelują, zaburzają wchłanianie. I nadmiar omega-6 w naszym diecie jest prozapalna. Czyli bardziej powinniśmy się skupiać, żeby jeść właśnie orzechy włoskie, siemię lniane, nasiona chia, nasiona konopne, a rzadziej te inne orzechy, szczególnie w diecie roślinnej. Co jeszcze? No bardzo ważny jest błonnik pokarmowy, tak? No to też Polacy jedzą zbyt mało błonnika, a błonnik to jest nasza mikroflora, bo wiesz, unikamy glutenu, a gluten też jest potrzebny naszej mikroflorze. Mody wszystkie, wiesz, na te diety bezglutenowe, to jest teraz dramat. Oczywiście zawsze każdemu pacjentowi wyrzucam czystą, białą pszenicę, bo ona do szczęścia nie jest potrzebna, wręcz przeciwnie. Można powiedzieć, że jest prozapalna, ale inny gluten z żyta, z jęczmienia, no to jak najbardziej, jedzmy jak najbardziej. Natomiast, no co jeszcze? Właśnie jak jest ze zbożami i wszelkimi kaszami. To jest okej, okay, rozumiem. Jasne, bo nie traktujmy tych zbóż jako, wiesz, one są wrzucane do jednego worka, te wszystkie węglowodany. Tak. Cukier i kasza. No i jak można to robić? Tam jest błonnik, tam jest magnez, tam jest żelazo, tam są witaminy z grupy B, które doskonale działają na nasz układ nerwowy. My potrzebujemy tych zbóż, bo nie jemy czegoś tylko dla wartości energetycznej, tylko dla wartości odżywczej. I tak potem powinniśmy traktować generalnie jedzenie. Także tutaj też ja w swojej książce dużo piszę o wodorostach, o algach. Może sięgnę, wiesz, w ogóle do książki. Zainspirujesz się. Zainspiruję się, tak. Co jeszcze? Na pewno w naszej diecie takiej przeciwzapalnej nie ma miejsca na mięso i na nabiał, bo i na jajka, mhm, tak? Nadmiar białka zwierzęcego przy endometriozie nie jest korzystny. Przy wielu schorzeniach, chociażby też przy diecie na stawy, też w mojej książce pisałam o takiej diecie i to też jest, wiesz, myślę, że może też kiedyś porozmawiam o tych stawach, bo to jest też niesamowite doświadczenie, wiesz, jak po paru miesiącach potrafi pani, która przyszła do mnie o kulach, wejść na czwarte piętro bez kuli, tak? Wow. To jest niesamowite naprawdę doświadczenie. I niestety, ale produkty pochodzenia zwierzęcego mają bardzo dużo dioksyn w sobie. I to jest składnik, który działa niekorzystnie przy endometriozie. Więc dlatego ta dieta jest tak skuteczna.
Co jeszcze? Jak jest ze strączkami, powiedz mi? Skoro nie jemy tych zwierzęcych produktów, to czy produkty strączkowe, jakieś fasole, jak najbardziej nasze ciało zaakceptuje? Koniecznie zaakceptuje, tylko trzeba zrobić to w mądry sposób. I nawet w naszej piramidzie żywienia, no te strączki są przy mięsie, przy jajkach, przy rybach. Bo generalnie, jeżeli chodzi o jajko, to większość ludzi myśli, że to jest nabiał. Mhm. Nabiał to jest to, co jest zrobione z mleka krowiego. Jajka nie są, więc tak. Jakby jajka są wymiennikiem mięsa, ryb i roślin strączkowych. I na każde chociażby 200 gramów mięsa przypada nam szklanka roślin strączkowych. Soczewice, ciecierzyca, groszek, fasola, tofu, produkty sojowe. Tutaj jakby produkty fermentowane są niezwykle ważne w diecie przy endometriozie. Też ze względu chociażby na nasze jelita. No i trzeba to robić w mądry sposób, czyli nie zaczynać od, bo często mam tak, że każę pacjentowi zjeść szklankę strączków dziennie, no to on tak na siłę po prostu jednorazowo zjada tą szklankę, tak? No nie, no to każdy będzie miał wzdęcia, nie ma innej możliwości. Więc na pewno trzeba tą szklankę podzielić chociażby na trzy. Trochę pasty do kanapki, trochę tam gdzieś fasoli do obiadu, trochę soczewicy do zupy, gdzieś tam cieciorka do sałatki, po parę łyżek dodawać, więc jakby umiar tu jest bardzo ważny, tak? Na pewno jakby na początku możemy miksować te rośliny strączkowe, żeby one były bardziej lekkostrawne. Możemy dodać do gotowania sodę, ale nie sól. Sól dopiero na samym końcu. Ta soda wcale źle na nas nie działa, absolutnie, bo tu też wiele osób boi się, że coś z sodą. Na pewno możemy tego wodorosta na dno garnka położyć, to jest fajna rzecz. W odpowiedni sposób moczyć te rośliny strączkowe, czyli długo moczyć, wylać wodę. Jak gotujemy, to zalewamy, zagotowujemy, wylewamy i dopiero jakby w tej trzeciej wodzie gotujemy. Nie każdemu się chce gotować strączki i ja też nie robię tego na co dzień, bo jestem tylko człowiekiem i tempo gdzieś tam życia wiadomo. Po prostu no, można też z puszki używać, byle przepłukać z tej soli i wszystko jest w porządku. No i dodawanie fajnych przypraw, majeranek, kminek, to też na pewno pomoże w trawieniu. Także strączki są super. Dodam coś od siebie, bo mi się wydawało przez lata, że gotowanie samemu strączków po prostu przekracza moje możliwości życiowe i zawsze bardzo podziwiałam za to moją mamę. Pozdrawiam. I to tak działa, mam wrażenie, dopóki tego nie zrobimy i nie odkryjemy, jakie to jest w ogóle, jakie to jest proste i że to wcale nie jest taki problem. Po pierwsze jest proste, a po drugie to jest smaczniejsze. Jest pyszne, takie delikatniejsze. Tak, tak. Jednocześnie wiemy, cieciorka samemu ugotowana, a cieciorka z puszki, no tak. To ja mam wrażenie, że w ogóle to jest zupełnie co innego. Tak, i tak samo nawet zrobieniem domowych kiszonek. Też mi się wydawało, że to jest jakaś abstrakcja i w ogóle to jest takie strasznie trudne i męczące, a finalnie za woda kiszenie z solą, czegoś, woda z solą i 10 minut można trzy różne warzywa zakisić. Więc tak. Może nie jest to pierwszy krok do zmiany nawyków, bo to może być za dużo na start, ale myślę, że w perspektywie to jest do zrobienia dla każdego. To tak kwoli dygresji. Ale powiedz mi jeszcze z tej diety przeciwzapalnej, jak jest na przykład z napojami, czy z kawą, z herbatą, czy właśnie kawa jest szkodliwa, czy można ją pić przy endometriozie? Czy na pewno warto zwrócić uwagę na wodę, żeby wypłukiwać wszystkie toksyny, tak? Więc jakby to jakby dotyczy nas wszystkich, tak? Zielona herbata ma działanie przeciwzapalne, więc jestem bardzo dużym fanem. Ale też właśnie robienie różnych koktajli, różnych takich naparów, żeby dodać kurkumę, imbir, cynamon, to są też przyprawy bardzo silnie przeciwzapalne. W ogóle wiesz, że przyprawy mają silniejszą moc przeciwzapalną niż samo pożywienie. A my nie jesteśmy takim narodem, który lubi dodawać przyprawy. Nie jesteśmy też znamy nauczeni. Pieprz, sól, bazylię, tymianek może, czasem oregano, a jest tyle ziół i przypraw. A najlepiej wegetę. Dokładnie, tak. Tak, polski składnik. Jest tyle ziół i przypraw, które możemy stosować, że naprawdę warto. Kawa. Też pisałam o tym w swojej książce. Badania są sprzeczne. Okay. Wszystko zależy od tego tak naprawdę, jaki mamy metabolizm kofeiny. Ja u siebie w gabinecie robię testy genetyczne. To jest w ogóle fajna sprawa, bo można pracować z pacjentem indywidualnie, bo geny się nie zmieniają i wiemy, co tam wygląda. Czyli taki test genetyczny pokazuje nam między innymi, jaki mamy metabolizm kofeiny.
ale też pokazuje, jak u nas jest z laktozą, z fruktozą, z solą, z alkoholem, jakie mamy ryzyko chorób, niedoborów pokarmowych, witamin, składników mineralnych, więc jakie produkty są dla nas wskazane, przeciwwskazane. Naprawdę polecam każdemu Ekstra. Zrobić sobie to, taki prezent. Zróbmy pauzę. To jest jakieś duże przedsięwzięcie? To jest nie wiem, kosztowne? Gdzie to się robi? Możesz nas gdzieś odesłać? No, zapraszam do siebie. No. Tak, ja mam te testy u siebie w gabinecie. No jest to kosztowna rzecz, bo kosztuje 2300 zł. Ale jednorazowo na całe życie. No jasne. Nie trzeba aktualizować. Nie, i rodzice robią dzieciom, nawet takim rocznym, wiesz, na start, żeby już po prostu wiedzieć i też tutaj wychodzi, czy my trawimy lepiej na przykład tłuszcze, czy węglowodany. Mhm. Ja akurat też zrobiłam sobie ten test, bo bardzo mi pomógł na jelita. Widzę na przykład, tam mi wyszło, że marchewka surowa kiepsko, a ja kocham surową marchewkę. Mhm. Jak zjem jej dużo, to wiem, że moje jelita będą gorzej pracować. I tak samo wyszło mi chili, groszek, niektóre różne tam przyprawy. Ale no jest to naprawdę fajna rzecz, bo możemy się skupić indywidualnie na diecie i sobie po prostu pomóc. Więc uważam, że to nie jest duży koszt, bo na przykład wychodzi tam też, czy mamy na przykład nietolerancję fruktozy. A zrobienie samego testu nietolerancji fruktozy to jest 500 zł. Okej. Okay. Więc uważam, że w dzisiejszym świecie trzeba, to jest wysyłane za granicę, to do tego jest ludzie potrzebni, do tego jest sprzęt potrzebny odpowiedni do badań. Tak samo jak robię teraz testy flory jelitowej, jakie mamy bakterie w sobie. Mhm. Już można to robić w gabinecie dietetyka. Super. No ale też potrzebne były lata pracy, żeby stworzyć takie urządzenia, więc nie oczekujmy, że pójdziemy i zrobimy badania za 50 zł. Tak? Pewnie. Bo to wszystko po prostu jest praca ludzka, maszyny, I za to się płaci przede wszystkim. Ale to brzmi świetnie. Mnie już przekonałaś. Zapraszam. Nawet też po to, żeby zobaczyć, czy idziemy w dobrą stronę, tak? Mm-hmm. Czy na przykład, kiedy czujemy, że coś nam nie służy, to rzeczywiście w naszych genach tak, to jest no zapisane. Ja jestem to jest wiesz, większość ludzi ma gorsze trawienie węglowodanów. Mi akurat wyszło, że ja... Właśnie chciałam cię to zapytać, że czy wyszło ci, że jesteś węglowodanowa? Nie, ja jestem mocno węglowodanowa, mogę ich jeść dużo, natomiast w ogóle mam problem z tłuszczem. I zauważyłam to, że jak ograniczyłam wszystkie orzechy, nasiona, oleje, to ja się lepiej czuję, natomiast węglowodany to kocham nad życie, tak? No pamiętam, jest jak mówiłaś, dobrze. Że u ciebie może być dużo zbóż, dużo chlebka tak, i czujesz się najlepiej. Tak, tak. Także badania potwierdziły, mamy stempel pani ekspertki, więc mnie już przekonałaś, więc jakby możemy to już odłożyć na bok ten temat, więc fajnie sprawdzić to pod kątem tej kofeiny. Tak, i rzeczywiście tak. Każdy inaczej reaguje. I akurat mi też wyszło, że gorzej metabolizuje kofeinę, czyli nie oznacza to, że ja w ogóle nie mogę jej pić, tylko że ona dłużej i mocniej jest jakby w moim organizmie, tak? Więc jak wypiję za dużo kofeiny, no to jest niepokój, jest trzęsawka, jest taka duszność, zaburzenia widzenia, zaburzenia koncentracji. Okay. Widzę to ewidentnie, kiedy przesadzę z tą kofeiną. Także myślę, że przy endometriozie po prostu jakby umiar to jest podstawa. I też znajomość swojego ciała, nie? Jak ono reaguje. Zdecydowanie, tak. Ale z tych rzeczy, których nie należy jeść, powiedziałaś o produktach zwierzęcych, szczególnie właśnie mięso, nabiał, jajka, no czy coś jeszcze? No co jest najbardziej prozapalne? Cukier! Tak, a cukier jest wszędzie. Naprawdę tego cukru jemy od groma, nawet nieświadomie, wiesz? Nawet w jakichś różnych mieszankach przykraw, w sosach, w keczupie, który ma dużo likopenu, wydawałby się zdrowy. W żywności takiej przetworzonej, na mieście, wiesz? No idź teraz do restauracji, nawet zupa pomidorowa jest słodzona. No ludzie po prostu. No, to, że to jest zalane olejem i zasolone, to jest jedna sprawa, no ale cukier dodawać do wielu potraw wydaje się bezsensowny. Więc cukier jest bardzo prozapalny. No i wiadomo, że to jest uzależnienie większości populacji. Trzeba po prostu z tym walczyć, ale i regularność posiłków, i odpowiednia wartość energetyczna, i obecność zbóż, i obecność dobrej ilości białka w diecie, no powoduje to, że my mamy mniejszą ochotę na to słodkie. Z tym, że no myślę, że innym tematem jest po prostu stres i traktowanie jedzenia nie jako coś, co nam dostarczy składników odżywczych, ale po prostu coś, co jest na nudne, na zmęczenie, na stres ogólny, tak? To jest problem w dzisiejszym czasie. No i ten cukier po prostu niszczy nasze zdrowie. Pamiętam, oglądałam kiedyś taki program Jamie'ego Olivera, który miał taką całą kampanię antycukrową, co jest uważam super, jak na tak masowego kucharza, celebrytę. Tak. I właśnie chyba polecił jakieś
zwykłej kobiecie z Anglii, żeby powiedziała, co je w ciągu dnia i żeby nie używała żadnych, żeby nie dosładzała niczego. Mm-hmm. No i biorąc pod uwagę to, że jednak używamy dużo półproduktów na różnych etapach gotowania przy różnych posiłkach, wyszło, że ona w ciągu tego jednego dnia zjadła 27 łyżeczek cukru, myśląc, że gotowała zdrowo i wiedziała, tak, co wkłada do garnka. I to było przerażające. Wiesz, nawet rozmawiałyśmy przed wejściem o różnych słodkich jogurtach. Chociażby taka półlitrowa maślanka truskawkowa, to już jest 9 łyżeczek cukru. A jak jest z alkoholem? Bo zakładam, że tutaj też blisko alkohol cukru też leży. Tak, zdecydowanie też jest prozapalny. No, ewentualnie, wiesz, wino czerwone, które ma te antyoksydanty, no ale też często nie jest zalecane. No w ogóle jako dietetyk, jako doktor nauk o zdrowiu nie powinnam totalnie mówić, że nie ma nawet najmniejszej dawki, która korzystnie wpływa na nasz organizm. Nie ma żadnych przesłanek ku temu, by zachęcać do by picia. By zachęcać, dokładnie, tak. No jesteśmy ludźmi, wiadomo, wszystko jest dla człowieka, ale sama jakby jestem na takim etapie, że bardzo rzadko zdarza mi się pić alkohol, a jak już się napiję, to później bardzo źle się czuję. Nie to, że mam kaca, bo nigdy nie doprowadzam do takich ilości, to już wystarczy po lampce wina, człowiek później taki niepokój trochę czuje w sobie. I naprawdę jakby nie jest to do szczęścia potrzebne. Można bez tego się i fajnie żyć i fajnie bawić. A powiedz mi, no bo mamy dosyć już dużo informacji o diecie samej. Ona, rozumiem, działa dobrze na łagodzenie objawów endometriozy, ale też jest pewnie takim działaniem profilaktycznym. No pewnie, że tak. Okej, czy oprócz diety są jeszcze jakieś inne rzeczy, które możemy zrobić, żeby zapobiegać? Tak, pisałam w mojej książce na pewno też dużo o ziołach, to na pewno zachęcam. O tym, jak walczyć ze stresem, tak, że medytacja, joga, jakie w ogóle aktywności fizyczne przy endometriozie są zalecane. To nie jest tak, że my mamy się teraz zwinąć w kulkę i nie funkcjonować. Trzeba się aktywować do ruchu, ale też, żeby to nie był zbyt intensywny oczywiście ruch, tak? Więc jakby spacery, joga, ewentualnie basen, coś takiego, pilates, ja jestem ogromną teraz fanką pilatesu przy mojej hipermobilności, o której też rozmawiałyśmy wcześniej, no jakby jest to jedyna zalecana tak naprawdę aktywność i jestem zakochana, także polecam wszystkim, to nie jest nic trudnego, a można bardzo wzmocnić ciało i wydzielić dużą dawkę endorfin. Co jeszcze? Na pewno trzeba tutaj zadbać też o odpowiednią suplementację. Właśnie. Tak, czyli znowu witamina D zawsze i wszędzie jest potrzebna, również przy endometriozie, więc badajmy stężenie tej witaminy. Nie myślmy, że jest lato i wszystko jest super i nie musimy jej suplementować. Większość ludzi jednak ma niedobory mimo tego, że jest słońce. Ja akurat suplementuję przez cały rok i tak zalecam pacjentom. Nie dość, że jestem jakby na diecie roślinnej, no trochę tej witaminy D jest w rybach, ale to nie wystarczy, żeby uzupełnić. No i słońce niestety też nam nie wystarczy. Słońca nam nie wystarczy. Ja akurat jestem taką osobą, która nie wystawia się na słońce, używam filtrów, bo po prostu słońce przyspiesza proces starzenia i nie jest to nam potrzebne. Także już gdzieś tam ten etap takiego, wiesz, leżenia plackiem na słońcu chyba z wiekiem mija, tak? Na początku chcemy mieć mocno opaloną skórę. Jeszcze nie minął. Ale no, odpowiednie filtry, jestem świadoma, że trzeba się chronić, bo widzisz, nie jest to ja jestem bardziej marchewkowa i od beta-karotenu mam tą barwę swojej skóry. Czasem niektórzy mówią, że nawet za żółtą, ale lubię ten kolor i ta witamina D jest nam potrzebna. Druga rzecz to są kwasy omega-3. Niezależnie nawet jakie mete ryby, no po prostu jest to składnik niedoborowy w naszej diecie, więc każdy z nas powinien suplementować. No i oczywiście przy okazji jakby tej diety roślinnej na pewno witamina B12. Kiedyś, tak jak ja zaczynałam być na diecie roślinnej, to było mięso nie jem od 23 lat. A dieta roślinna od okresu studiów. I była mowa w badaniach naukowych, że no tak powiedzmy po 8, 10, 12 latach można zacząć suplementować witaminę B12, bo jednak mamy te zapasy. Tak? Natomiast teraz są zalecenia, że jak przechodzimy, to od razu suplementujemy tą witaminę B12, bo też to jest witamina, która gorzej wkłania się, jak mamy problemy żołądkowo-jelitowe, a kto teraz ich nie ma?
tak? Więc to jest polecane. No i to są praktycznie takie trzy składniki, które powinny być. Ale lubię też pacjentowi dawać przeciwzapalną berberynę, resweratrol, tak? To też są jakby związki koenzym Q10. Wszystko można suplementować i jeszcze bardziej się wspierać tą walkę z wolnymi rodnikami, które niszczą nasz organizm, bo te wolne rodniki, czyli jakby to jest takie słowo do tej diety prozapalnej, to są takie związki, które wytwarzają się pod wpływem niewłaściwej diety, pod właściwym stres, ale i też zanieczyszczenie powietrza, nadmierna aktywność fizyczna, która też jest jakimś pewnego rodzaju stresem dla naszego organizmu. I też organizm walczy i wysyła te wolne rodniki do organizmu. To są wszystko jakby te związki, o których mówiłam, one walczą i niwelują te wolne rodniki i czujemy się dużo, dużo lepiej. Także to są rzeczy najważniejsze. Wiesz, w książce też pisałam o tym, jak produkty sojowe działają, tak? Tam też są kwasy omega-3 i fitoestrogeny roślinne i też są bardzo potrzebne, bo wiele kobiet z endometriozą boi się tych dodatkowych hormonów. W ogóle dużo ludzi się boi soi. Nie wiem dlaczego, tak? No jakby po prostu jest takie przekonanie, że jest propaganda, GMO i tak dalej, tak. Natomiast absolutnie one pomagają, a nie wręcz przeciwnie, także produkty sojowe. To też nie chodzi o to, żeby teraz codziennie jeść kostkę tofu, nie? No urozmaicenie w naszej diecie to jest podstawa. Tak samo jak z tą szklanką strączków, nie? Tak. Nie popadajmy w jakieś skrajności. Dokładnie. Nie szokujmy tego brzucha biednego. Dokładnie, ale jest tyle różnych roślin strączkowych, że możemy sobie tutaj działać. O piciu wody to już powiedziałam. Dbanie o sen. O tym. Cudowny sen. Tak, wszyscy zapominamy, a to jest rzecz kluczowa. Wiesz, ja sama należę do takich osób, które wiele lat temu uważały, że sen to jest strata czasu. Na szczęście się nauczyłaś. Nauczyłam się, tak, zdecydowanie. Ja miałam kiedyś takiego szefa, który spał 4 godziny na dobę i uważał, że robi milion rzeczy w ciągu dnia. No ale to w pewnym momencie organizm mówi stop. I ja też to zauważyłam. Nie jest łatwo dobrze się wysypiać, bo ta akurat o tym śnie dużo pisała w mojej książce Dieta Faceta, którą też wydałam w tamtym roku. No to jest po prostu wiele... Już tak naprawdę, jak my wstajemy rano, myślę, że ty też jakby na temat snu miałaś już podcasty, ale warto powtórzyć. Zawsze warto powtórzyć i powiązać też to z jedzeniem. Wstajesz rano i co jest najważniejsze, żeby dobrze spać? Nasłonecznienie w przeciągu pierwszych 15 minut. Tak, to jest mega ważne, bo wytwarzają się takie związki, które później nam pozwalają dobrze spać. W sensie ekspozycja ciała na słońce. I to od samego rana, tak, to jest ważne. No ale jakby jest wiele czynników, które wpływa na ten sen i trzeba na tym pracować już od samego rana. A co my robimy? Albo moje dzieci, albo praca, telefon. Albo telefon, tak. Ekspozycja zamiast na światło czerwone, tak. No bo dopamina, no jakby wracamy do tego, co powiedziałam na samym początku. Dopamina nam nie rządzi, tak? Nasz mózg nam nie rządzi, nasze to takie, wiesz, tyle rzeczy jest negatywnych w życiu niestety. No niestety tak jest, życie nie jest łatwe, że szukamy takich rzeczy, które jednak wyrzucą nam tą dopaminę, tak? Nowe relacje, szybkie, właśnie media społecznościowe, uciekamy, wiesz, zostało nam zamawianie jedzenia, zamiast wyjść do ludzi i do restauracji, prawda? Wczoraj nawet byłam w restauracji i wiesz, dwie osoby siedziały w restauracji, a co chwilę ktoś przychodził z Ubera, z Wolta po te dostawy i tak mówię, Boże, przecież to już nie są te czasy, a dobra włoska restauracja fajna, nie? Gdzie jakby ma się ochotę wyjść do ludzi. Albo ugotować w domu coś dobrego. Albo też, ugotować, jakby, dokładnie. Opcja też równie atrakcyjna. No zdecydowanie najlepsza, tak. No ale to wymaga, wiesz, pomyślenia, pójścia na zakupy. Może też zrobimy je online. No, życie się ogromnie zmienia. Także zadbanie o ten sen. Wiesz, w książce jeszcze pisałam o zachciankach naszych żywieniowych, jak mamy okres. Okay. Więc odsyłam tutaj wszystkich. To jest bardzo ciekawe, bo hormony nami rządzą. No ale myślę, że też warto powiedzieć w ogóle, co jest w drugiej części mojej książki, a mianowicie przepisy, które wyobraź sobie, mi bardzo zależało w tej książce, w każdej książce mi zależy, ale w tej bardzo, żeby zrobić takie przepisy, które ja sama jem. I wyobraź sobie, że większość zdjęć, praktycznie wszystkie,
To są moje posiłki. No i ekstra. To jest mój pasztet dyniowy z imbirem, który bardzo lubię, taki orientalny. Moje owsianki różne. Nawet jest, wiesz, zupa z kapusty. Zaraz może, o, tu moja mama robiła dla mnie owsiane kuleczki. Tak, i zrobiłam zdjęcie u mojej mamy. No wiesz, nie do każdego przepisu są zdjęcia, to wiele osób mi to zarzuca, ale to się nie da takiej książki zrobić, bo tu jest, wiesz, w mojej książce aż 170 przepisów, tak, więc tak. Po prostu musiałabym mieć 500 stron, nie jest to absolutnie do zrobienia. I wiesz, jak patrzę na te zdjęcia, to mi się przypomina, jak ja to jem, kiedy to było i chciałam pokazać, że właśnie to nie jest trudne, tak, że... To służy codziennemu życiu, że można to pogodzić. To jest codzienne życie, koniecznie muszę znaleźć, wiesz, to zdjęcie... z zupy, o, widzisz, nawet kurki, które zbierała sąsiadka mojej mamy na wsi. Zrobiłam im zdjęcie i przydało się do książki. Więc to nie są wymuskane jakieś, wiesz, zdjęcia instagramowe, chociaż wiemy teraz, jak takie o, to też z restauracji zdjęcie. Mhm. Bardzo fajne danie, które odtworzyłam. O, takie placki z cukinii, ostek z kalafiora, który robił mi Grzesiu Zawierucha. Tak, jak spotkaliśmy się na grillu, zrobiłam zdjęcie i przydał się do książki, ale koniecznie muszę znaleźć moją zupę kapuścianą. Już ją tak zareklamowałaś. O, że... tak, zobacz, to jest zupa jarzynowa, ale jak takie, u babci. Taka, tego nikt nie widział, jest cudowna ceramika, która tak, przypomina taką Taką, mam takie miseczki i wyobraź sobie, to też jest takie moje wspomnienie mojej babci, która zmarła w tym roku, że jak zawsze do niej jechałam, to zupa z kapusty młodej po prostu była, tak? I z kalarepką, z marchewką, z groszkiem. Taka prosta rzecz, że to nie muszą być skomplikowane rzeczy, tym bardziej jak masz te bóle, jak masz po prostu dosyć, to sięgnij po te zdrowe, fajne przepisy, łatwe i nie gotuj codziennie. Tego nie jestem zwolennikiem. Gotuj sobie raz na dwa dni. No pewnie. I potem nawet taka zupa jest lepsza następnego dnia. Pewnie, kolejnego. Pewnie. To jest mój rodzinny sekret. Musisz ja w ogóle, wiesz co, ja nie umiem gotować mało. To jest mój problem. Że zawsze gdzieś tam moja rodzina, o Jezu, ile tego nagotowałaś, będę jadła 3 dni. Później się okazuje, że to jest smaczne i wcale nie jedzą 3 dni. Ale nie umiem ugotować jednej porcji. Ale to jest mega wygodne. Jak już raz się narobisz, to przynajmniej starczy na dłużej. No jasne. No gdzie gotować, nie wiem, 3 łyżki kaszy. No ludzie, no ja już ugotuję 100 gramów kaszy, nie, żeby no, było na dłużej. Ale zastanawiam się, czy... No bo mamy takie trochę w tej rozmowie dwie grupy ludzi. Osoby, które chcą zapobiec pewnym sytuacjom i osoby, które już są zdiagnozowane albo odczuwają dyskomfort związany z endometriozą. Pierwsze pytanie dodatkowe brzmi, czy jako osoba, która nie ma tych objawów, ale nie wiem, boi się, że ją to spotka, czy możemy sobie się zbadać tak, żeby wiedzieć, czy mamy te predyspozycje, czy na przykład te badania, o których powiedziałaś, genetyczne, w nich wyjdzie, że my mamy ten gen, który może potem objawić się endometriozą? No nie, akurat... O kurczę. Wiesz, no nie da się wszystkich genów zbadać w jednym badaniu. To są takie bardzo żywieniowo zależne. Bardziej w kierunku też i chorób układu krążenia, cukrzycy, właśnie niedoborów pokarmowych. To jest świetne. To pokazuje genetycznie, które witaminy i składniki mineralne gorzej wchłaniamy, których gdzieś się zaleca suplementacja albo zwrócenie bardziej uwagi w diecie na dany składnik. Czyli nie możemy zbadać tego, czy nam grozi ta endometrioza. No nie, niestety. Więc warto stosować wszystko, co powiedziałaś, właśnie profilaktycznie. Profilaktycznie, ale tak jak zaczęliśmy tą rozmowę, no jakby to jest dieta dla wszystkich. Tak. Tak? Oczywiście można ją uzupełnić okazjonalnym jedzeniem mięsa, w ogóle fleksitarianizm, na to bardziej przejść, ale skupić się właśnie na tej zieleninie, na tych owocach fajnych, no żeby po prostu czuć się dobrze, no bo to jest... Pewnie. O Jezu, sama wiesz, jaka to jest mega energia z tego, jak człowiek się dobrze odżywia, jak jest w ogóle ta jakość życia jest zupełnie inna. Wstajesz rano i chce ci się, tak? Chce ci się żyć, nie? No to jest świetne. A w przypadku osób chorujących, czy... Tak jak powiedziałaś, że ta dieta nam daje ulgę, to jest super, ale czy to oznacza, że my na przykład możemy wtedy już przestać się leczyć konwencjonalnie albo te objawy po prostu wyhamują? Czy to jest trochę taka diagnoza, która zostanie z nami na lata? Wszystko czy to dotyczy na przykład tylko wieku rozrodczego? Nie. Endometrioza jest już tak z nami cały czas i mamy to ryzyko też i nawrotów różnych. No, często po operacji jest zdecydowanie lepiej. Później kobieta często przyjmuje hormony i wszystko jest w porządku. Natomiast no, lubi sobie wracać ta endometrioza niestety. Nowe nacieki powstają i
i czasem kobieta ma nie jedną, a więcej operacji. Ale też no jakby dietą bardzo dużo robimy, bardzo. Jakby przeciwdziałamy tym nawrotom i warto ją stosować przez dłuższy czas. Na początku dosyć rygorystycznie. Na zawsze. Nie oszukujmy się. Tak, tak, zdecydowanie na zawsze polecam. Chociaż wiesz, no jakby są osoby, które tęsknią jednak za produktami zwierzęcymi i mają trudność, ale zarówno przy endometriozie, jak i przy innych schorzeniach, często przy problemach jelitowych, jak widzisz to, że to skutkuje, to nie masz ochoty wracać do tych złych nawyków. Tak. Plus też nam się przestawiają kubki smakowe i tak. Naprawdę mamy ochotę na ten, ja się śmieję zawsze, że mój ryż z fasolą. Też mi się to wydawało super dziwne. Nagle stosując protokół medycyny chińskiej, stwierdziłam, że to jest najpyszniejsza rzecz na świecie i za każdym razem, kiedy to jem, to po prostu czuję się, jakbym zjadła pizzę. Takie zwykłe zestawy, dokładnie. I tak. To jest coś takiego, że ja nie próbuję się sobie tego wmówić, tak jak ktoś może myśleć, że dobra, no wiesz, że to jest zdrowe i się nakręcasz. Nie, no naprawdę, po prostu moje ciało mówi tak, to sprawi, że będziesz super szczęśliwa, zadowolona i przy okazji też to jest smaczne, więc nie trzeba się aż tak bardzo umartwiać. To jest naprawdę dobre. Ty sama mówisz, rzeczy, które jesz na co dzień. Tak. Mimo, że ty nie chorujesz na endometriozę. Nie, nie choruję na endometriozę. A jesz w ten sposób i masz się świetnie. Mam się świetnie, tak. Jedna rzecz jeszcze jest taka, która mnie zaniepokoiła. Powiedziałaś, że nie wiem, twoja pacjentka, to pewnie jest bardzo powszechne, po raz pierwszy nie musiała wziąć ketonalu. I wydaje mi się, że kobiety, które cierpią na bardzo bolesne miesiączki, może niekoniecznie jeszcze świadome tego, że to może być endometrioza, biorą bardzo dużo środków przeciwbólowych regularnie przez lata. I czy możesz powiedzieć kilka słów o tym, dlaczego branie takich substancji nie jest dobre, że to nie powinno być niczym napicie się mięty, tak? Że to nie jest po prostu... Wpływa negatywnie. Te przeciwzapalne, te wszystkie leki takie szybkiego rzutu wpływają źle na żołądek i na wątrobę. A jeżeli mamy zniszczony żołądek i wątrobę, to za chwilę mamy zniszczone jelita. Tak? Jak mamy zniszczony żołądek, to zaczynają się pojawiać nadżerki, refluksy, zaczynamy brać leki na te schorzenia i jeszcze bardziej dowalamy swoim dobrym bakteriom. A to, co znajduje się w jelitach, bo wiesz, że tymi jelitami się teraz głównie zajmuję też i z własnego doświadczenia zdrowotnego, no po prostu to gwarantuje wszystko. Bo te dobre bakterie mamy nie tylko w jelitach, my mamy je w całym ciele, nawet w pochwie, tak? Tam też jest ta flora jelitowa i o nią też musimy zadbać. Bo o tym chyba też za mało właśnie się mówi, że ten lek przeciwbólowy to nie jest... coś, co powinniśmy sobie łykać jak, nie wiem, witaminy C. Tak. I że to ma długoterminowe skutki. I jeżeli przez całe życie, miesiąc w miesiąc, czujemy potrzebę brania czegoś tak destrukcyjnego, to znaczy, że warto jednak poszukać głębiej, właśnie pewnie, zbadać tak. się. I czasem sięgnąć po proste rozwiązania, bo na przykład kobiety z endometriozą mają często migrenowe bóle głowy. Ale to trzeba pić na przykład dużo wody. Tak? Czy unikać produktów, które wywołują tą migrenę, jest ich od groma. Więc to też jest rozdział w mojej książce na ten temat. To na koniec powiedz mi, mamy słuchaczkę albo koleżankę, kogoś bliskiego, która cierpi na straszne bóle okołomiesiączkowe. Cierpi i nie wie, co jej jest. Uznała to za normę, bo też myślę, że to jest pewien problem, że nam się wydaje, że nam tak powiedzą w szpitalu, że przecież pani ma okres, to musi być ból. Co należy zrobić? Jakby co byś poradziła osobie, która stwierdza, dobrze, mam dosyć tego, że tak wygląda moje życie co miesiąc, chciałabym się leczyć, jak byś pokierowała dalej, oprócz tego, że pewnie może się zgłosić do ciebie. Jasne, zawsze chętnie pomogę, natomiast myślę, że warto poszukać po prostu lekarza, który zajmuje się endometriozą. A jest coraz więcej dobrych, fajnych lekarzy, z którymi ja również współpracuję. I ta osoba wtedy nas poprowadzi? Tak. I czy to oznacza, że jesteśmy skazani na operację, czy jest szansa tego uniknięcia tego? No zależy na jakim jesteśmy etapie tej endometriozy. Czyli to nie jest jakby ostateczne rozwiązanie dla każdego. Absolutnie. A twoja książka może być już czymś, co się wdraża od początku, tak? Zakładam, że jakby kiedy zanim przyjdziemy przez cały proces leczenia, nie ma co czekać, można to wcierać w życie. Dokładnie. Cieszę się, Boże Hania, dziękuję ci bardzo, że podzieliłaś się tymi informacjami. Ja też słyszę coraz częściej od
ludzi z mojego otoczenia, że dostali taką diagnozę, albo sami się zdiagnozowali. Witamy w dzisiejszych czasach. I mało jest nadal właśnie źródeł i twoja książka jest takim, ty mówisz, że właśnie ufa ci wydawnictwa, właśnie jesteś taką prekursorką tego, o czym mówi się już na przykład na tak zwanym zachodzie. Pojawiają się badania, a wprowadzasz te tematy do nas, więc ja się bardzo cieszę, że mamy takich pionierów i że też przychodzisz do mnie i dziękuję, nam o tym opowiadać. Ja się bardzo cieszę, bo dla mnie najważniejsze jest, wiesz, jakby w gabinecie, no gabinet się nie rozciągnie, tak? Nie tak, każdy zdecyduje... Nie zrobisz grupowego leczenia, tak, żebyś mogła 100 osób na raz. Nie każdy też się zdecyduje, żeby jednak pójść do dietetyka, no bo to są i koszta i wszystko. Pewnie. Chociaż nie patrzmy na te koszta, no jednak zdrowie jest... Jest to inwestycja we własne zdrowie. Ale dzięki właśnie rozmowom u Ciebie możemy dotrzeć do większej ilości osób, a to jest dla mnie najważniejsze. A powiedz tak na sam koniec, jeżeli mogę Cię zapytać o jakieś takie właśnie newsy, nowinki. Czy Ty, śledząc to, co się dzieje w badaniach, możesz nam zdradzić, co nowego będzie się działo może w dietetyce, albo co tam piszczy w trawie zdrowia, nad czym się teraz pracuje, jakie tematy, może nad takimi tematami Ty będziesz pracowała i co będziesz, o czym będziesz nam mówiła w najbliższych czasach? Wiesz co, to dietetyka jest taka nauką, że co chwilę się zmienia i faktycznie trzeba być otwartym na to, że wiesz, teraz jedna dieta jest krytykowana, tak, a za 10 lat się okaże, że to najlepsza dieta na świecie. Natomiast ciężko powiedzieć. No może coś takiego, co Cię ostatnio zaciekawiło albo zaskoczyło w dietetyce? Wiesz co, chyba cały czas jest, gdzieś tam drążę w tych warzywach, co już troszkę przytaczałam. No widzę, że spożycie warzyw spada z roku na rok. Owoców może tak nie, ale warzyw. I to mnie przeraża, bo niestety, ale ludzie... Spada, to ciekawe, nie? Spada. Że niby jest większa świadomość, tak, cudzysłowie, ale ludzie edukacja. Nie kojarzą po prostu diety bogatej w warzywa ze zdrowiem. I może gdzieś tam tu bardzo mocno się krążę i staram się edukować, żeby jednak do każdego posiłku dodawać chociaż ten plasterek pomidora, chociaż to absolutnie nie jest porcja warzyw. I że nie trudno zjeść te nawet zalecane 7-9 porcji warzyw i owoców w ciągu dnia, bo już nie mówimy o 5. No a wiesz, porcją jest mały pomidor średni albo filiżanka surówki. To nikt nas to nie przeraża. No po prostu to jest, powinno być normą. I przytoczę to, co powiedziałyśmy sobie przed nagraniem, że tak jak 0,4, tak? Procent tak. Społeczeństwa nie przyswaja tej porcji zalecanej dziennej owoców i warzyw, to my robimy 400% tak, normy. Dokładnie. Jesteśmy warzywożercami. Ja zdecydowanie wolę warzywa niż owoce i chyba też one są tak, ogólnie tak. bardziej stosunek rekomendowane. Stosunek warzyw do owoców powinien wynosić 4:1, czyli na 4 porcje warzyw, 1 porcja owoców. Więc myślę, że możemy mieć obie za misję szerzenie tej miłości do warzyw, bo nie ma czegoś takiego jak nie lubię warzyw. Warzywa są ekstra, można z nich zrobić tak wszystko. I z tym zostawiamy Państwa. Tak. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia. Dziękuję. Mam nadzieję, w kolejnym ekscytującym temacie. Na pewno. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i możecie posłuchać go na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. W każdy pierwszy dzień miesiąca mam też dla Was odcinek solowy pełen inspiracji i niezmiennie odsyłam Was też na mojego Instagrama, czyli Karolina Sobańska, ponieważ publikuję tam regularnie. Kilka razy w tygodniu wrzucam post z moim małym felietonem i jakąś refleksją na ten tydzień. Staram się też nawiązywać do treści podcastowych, więc jest to bardzo dobra przestrzeń, aby dyskutować na tematy, które poruszamy tutaj w programie. Raz jeszcze bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, a my słyszymy się już niedługo w kolejnej rozmowie. Do usłyszenia. Cześć.